Ogromne wydarzenie miało miejsce w Malmö. Po wielu miesiącach przygotowań i wielu latach zbierania środków, oficjalnie otworzono dom Polonii Kopernik w Malmö. Ta historyczna chwila była możliwa dzięki niewyczerpanej determinacji setek osób oraz wsparciu kluczowych organizacji Stowarzyszenia Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, ZOP i Związek Pro Polonia Malmö, a także licznych członków, sponsorów i sympatyków tego ambitnego przedsięwzięcia. Inaugurację otwarcia uświetniła obecność pani prezes ZOP, Teresy Sygnarek, która odegrała kluczową rolę w tym ważnym wydarzeniu. Młoda Polonia jest naszą przyszłością. I tutaj, jeżeli mówię o młodej Polonii, to mówię zarówno o dzieciach, jak i młodzieży. Bez nich Polonia nie przetrwa, a to jest też nasz cel. Ale żeby dotrzeć do dzieci i do młodzieży, będziemy musieli się zwracać do dorosłych, do ich rodziców, żeby im uświadomić, że tożsamość narodowa młodzieży jest ważna i dla rodziców, i dla tych dzieci. Po wystąpieniu pani prezes głos został przekazany panu konsulowi Maciejowi Zamościkowi, który przekazał osobiście wyrazy uznania, a także odczytał listy przekazane od władz, podkreślające znaczenie tego momentu dla polskiej społeczności w Szwecji. Następnie został wręczony sztandar Polskiego Związku Kulturalnego w Göteborgu. Jednym z najważniejszych momentów otwarcia było podniesienie polskiej flagi przed budynkiem DPK, Dom Polonii Kopernik, przez wiceprezesa Związku Pro Polonia Malmö, Malwina Michułkę. Ten symboliczny gest, który niesie ze sobą dumną historię i wspomnienie ojczyzny. Mamy na 3 lata zagwarantowane, że damy radę. Budżet się spina i będziemy szukać sponsorów i będziemy szukać też pieniążków od władz polskich, z Polski. Mamy zamiar wynajmować lokal też Polonii na różne eventy, czy jakieś spotkania, czy ktoś ewentualnie będzie chciał coś tutaj robić, to jesteśmy otwarci. Kolejnym ważnym momentem było przecięcie wstęgi, które oficjalnie otworzyło drzwi domu Polonii Kopernik dla wszystkich mieszkańców i sympatyków. Budynek ten będzie miejscem spotkań kultury, edukacji i integracji polskiej społeczności w Szwecji. Sztandar, który został przekazany podczas ceremonii, będzie godnie eksponowany w tej placówce, przypominając o wartościach, na których opiera się polska tożsamość i wspólnota. To jest niezwykle ważny moment, bo od 20 lat nie mieliśmy żadnego lokalu w Malmö, które jest tutaj wielkim ośrodkiem, również polonijnym. Tutaj jest bardzo dużo Polaków, polskich firm, także nam tego brakowało. No, będzie to podstawa rozwinięcia nieco innej działalności opartej o ten Dom Polonii. I mam nadzieję, że to się wszystko spełni. Wspólna praca, poświęcenie czasu i wysiłek oraz silna wspólnota polska w Malmö przyczyniły się do sukcesu otwarcia domu Polonii Kopernik. Ta jedność i współpraca są dowodem na to, że gdy społeczność łączy się w imię wspólnego celu, można osiągnąć wielkie rzeczy. Dom Polonii Kopernik staje się teraz symbolem jedności i wspólnoty polskiej diaspory w Szwecji, a determinacja organizatorów przedsięwzięcia odegrała kluczową rolę w tym ważnym celu. Takie domy jak ten w Malmö są wręcz są magnesem i są niezwykle ważne do tego, żeby w ogóle móc cokolwiek robić. W takich domach jak ten, który dzisiaj został otwarty, którego miałem przyjemność przeciąć wstęgę przed chwilą i uczestniczyć w tej ceremonii otwarcia, są miejscem, w którym rodzą się pomysły, w którym są one realizowane, w które przechodzą do historii. To jest dzień historyczny. To są miejsca, w których warto się spotykać, warto wychodzić z inicjatywami, pomysłami i warto to nagłaśniać. Trzeba mówić na całym świecie, jak polska społeczność jest swoistego rodzaju renesans tego, że tej działalności, tak? Jeżeli po tylu latach, gdzie tyle tysięcy ludzi tutaj w tej okolicy mieszka, powstaje taka placówka, ja chylę czoła przed tymi osobami, które tego dokonały i ze strony Stowarzyszenia Wspólnota Polska będziemy wspierać, na pewno współpracować, zapraszać do działalności tutaj ludzi lokalnie mieszkających.
Ten nowy ośrodek kultury, edukacji i spotkań stanie się miejscem, gdzie polska tożsamość i dziedzictwo będą kultywowane i przekazywane kolejnym pokoleniom, dzięki staraniom wielu zaangażowanych osób i organizacji. Dalszą część uświetniła obecność pani Danuty Zasada, działaczki polonijnej, autorki tekstów, artystki i właścicielki Inkubator Talentów Polonii w Szwecji, która dla tego wyjątkowego wydarzenia przygotowała balladę polonijną. Nieważne jak daleko stąd, czy inny brzeg, odległy ląd. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Jesteśmy tu.